spotykamy się tutaj, żeby docenić tych, którzy na co dzień nas zachwycają, którzy osiągają sukcesy i godnie reprezentują ziemię zamojską. Mało jest takich momentów, ponieważ oni cały czas trenują, cały czas pracują, żebyśmy mogli cieszyć się z ich wyników, dlatego tym bardziej cieszę się, że tu jesteśmy i możemy im wszystkim podziękować. Cieszę się, że są także Państwo z nami, tak licznie się Państwo zjawili podczas tego wieczoru, podczas którego będziemy sobie dziękować, bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy sobie dziękowali tak za te sukcesy i tak też będzie dzisiaj, ale zanim przejdziemy do clou naszego dzisiejszego wydarzenia, zaczniemy z klasą artystycznie, za sprawą tria beethovenowskiego w składzie Emiłeno Stopa skrzypce, Michał Stopa wiolonczela i Piotr Stopa fortepian. Poproszę o brawa. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć Państwa dzisiaj tutaj w Lunecie. Szczególnie jest mi miło powitać zawodników i trenerów, czyli brać tą sportową, dla której praktycznie robimy ten plebiscyt. Na wstępie chciałbym dzisiaj powitać prezydenta naszego, ale Andrzeja Wnuka, ale niestety go nie ma, jest pan Łukasz Gajdecki. Witam bardzo, panie dyrektorze. Nie ma też z nami naszych posłów, nie ma posła Sławomira Ćwika. Jest w zastępstwie chyba pan Grzegorz Podgórski. Nie wiem, witam bardzo. Nie ma posła również Sławomira Zawiślaka. Jest pan Franciszek Josik, bardzo serdecznie witam. Nie ma z nami senatora, ale jest pani dyrektor z nami, pani Joanna Jabłońska. Witam bardzo serdecznie. Jest z nami też nasz starosta zamojski, pan Stanisław Grześko. Witam pana. Miał być z nami rektor, pan Paweł Skrzydlecki, przepraszam, tak. Ale jest z nami pan Ryszard Pankiewicz, witam bardzo serdecznie, prorektor Akademii Zamojskiej. Witam z nami przewodniczącego Rady Miasta, pana Piotra Błażewicza. Jest z nami również Ryszard Madziar, nie mam ściągawki, więc tak po kolei. Witam cię bardzo serdecznie, Rysiu. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie pana burmistrza Szczebrzeszyna, pana Henryka Mateja, który jest z nami od początku. Witam bardzo serdecznie, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym przywitać jeszcze wójta gminy Miączyn, pana Ryszarda Borowskiego. Witam serdecznie. Witam wszystkich gości, wszystkich dyrektorów, zaproszonych moich przyjaciół, moich znajomych, wszystkich, którzy pomagają nam tutaj, żeby ten plebiscyt mógł się odbyć.
Jeżeli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam, sponsorów wymienimy też za chwilę, a jeszcze witamy, no właśnie, Krzysztof, zawsze masz dobre wejście, Krzysztof Gałaszkiewicz, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, przepraszam bardzo. Także Krzysztof, mam nadzieję, że się nie obrazisz. W tym roku Kapituła wybrała 10 najlepszych i najpopularniejszych zawodników oraz 3 najlepszych i najpopularniejszych trenerów. W skład Kapituły wchodzą dziennikarze z zamojskich redakcji. Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Katolickie Radio Zamość, Skafander, Kurier Zamojski, Zamojska.pl, Telewizja Kablowa Zamość, Wideokadr. Wszyscy eksperci typowali swoich kandydatów, następnie zliczono punkty i dzisiaj będziemy ogłaszali wyniki. W tym roku organizatorzy, podobnie jak w latach poprzednich, wyróżnili również Odkrycie Roku, Sportowego Ambasadora Roku. I kolejny raz, to już od 15 lat i nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że ten plebiscyt cechuje się tym, że od samego początku doceniał sportowców z niepełnosprawnościami i podobnie jest w tym roku. I to bardzo ważne, żeby pokazywać i doceniać tych, którzy walczą z przeciwnościami losu każdego dnia, a my sobie do końca z tego nie zdajemy sprawy. I tak jest w tym roku, kolejny raz będziemy doceniać i nagradzać sportowców z niepełnosprawnościami. Zostanie także wręczone podziękowanie za dotychczasową pracę na rzecz sportu. To jest niezwykle ważne też, żeby doceniać tych, którzy ten sport organizują, bo jakby ktoś nie dopilnował, żeby to boisko było podlane, albo żeby trawa była skoszona, albo żeby piłki były w klubie, bo czasami nawet są takie problemy w mniejszych klubach, to ci sportowcy nie mieliby gdzie grać, czym grać i w czym grać, tak można powiedzieć. Także takich ludzi też chcemy doceniać. Sport, piłka nożna jest najprostszym przykładem. Wszyscy mówią, że piłka nożna jest dla kibiców, ale każdy sport jest dla kibiców. Ale Państwo tutaj sobie zdają z tego sprawę, że każdy sport, który jest dla kibiców, odbywa się także przy udziale środków sponsorskich. I rolą tych, którzy organizują sport, jest godzić interesy jednych i drugich, czyli żeby sportowcy mieli gdzie i w czym i czym trenować, a żeby sponsorzy mogli przy tej okazji się pokazywać. I podobnie też jest z tym plebiscytem. Tutaj też są z nami sponsorzy, dlatego teraz chcielibyśmy ich zaprezentować. Zapraszam pierwszego dzisiejszego laureata, Wojciecha Kukiełkę z Axonu Zamość. A statuetkę wręczy Łukasz Zięba z LHS Zamość, a nagrody pan Piotr Trześnia-Trześniowski z firmy Grappa. Będą też nagrody z pizzerii Verona oraz od Leclerca w Zamościu. Jeszcze raz proszę o brawa. Prosimy o wspólne zdjęcie. Ale zdjęcie z laureatem jeszcze. Zapraszam, panowie. Są nagrody od Leclerca. Damy radę. I wspólne zdjęcie, panowie, a my bijemy brawo. Teraz po odbiór nagrody, wyróżnienia, zapraszam pana Roberta Skwaryło, również z Axonu Zamość. Statuetkę wręczy Ryszard Madziar, a nagrody Piotr Trześnia-Trześniowski z firmy Grappa. Oczywiście są też nagrody od pizzerii Verona i Leclerca w Zamościu. Statuetkę, a nagrodę od sponsora wręcza pan Piotr Trześnia-Trześniewski z firmy Kappa oczywiście. Tu się uwidaczniają. I uśmiech do wspólnego zdjęcia. Są też nagrody od pizzerii Verona i od Leclerca w Zamościu. A my powoli przechodzimy do kolejnej kategorii, odkrycie roku 2023. Dawid Czapka, Grawerton wręczy Ryszard Borowski, wójt gminy Miączyn, a nagrody Krzysztof Bojer, właściciel firmy Grant. Są też nagrody od Leclerca w Zamościu. Brawa! Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jak Dawid wskoczył na scenę, skakać lubi na co dzień i dobrze mu to wychodzi.
Gratulujemy jeszcze raz. A teraz wręczymy specjalne podziękowanie. Jest jeszcze nagroda od sponsora. A kolejne wyróżnienie to specjalne podziękowanie za całokształt pracy i wkład w rozwój zamojskiego sportu. Pan Ryszard Krawiec, zapraszamy na scenę. Wieloletni dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, dyrektor Padwy Zamość, dyrektor klubu tenisowego Return. Dzięki panu Ryszardowi infrastruktura sportowa rozwijała się bardzo dynamicznie i profesjonalnie. Prawda chciał, że wyróżnienie dzisiaj za całokształt swojej pracy dostał Ryszard Krawiec, którego nie było, ale no, pewnie nikt o tym nie wie. To jest ten człowiek, ten facet, który kiedyś przyszedł, jak byłem w 5. klasie szkoły podstawowej, czyli no, ileś tam parę lat temu, i który właśnie zapytał na lekcji WF-u chłopcy, kto chce grać w piłkę ręczną. Ja byłem właśnie jednym z tych, który podniósł tą rękę i powiedziałem, że tak, ja chcę spróbować. I tak zostało do dziś, można powiedzieć. Szanowni Państwo, ja bym chciał przeprosić w imieniu pana Ryszarda Krawca, ale niestety w ostatniej chwili coś mu wypadło i nie mógł być, także nagrody i podziękowania przekażemy osobiście w innym terminie, także dziękuję bardzo. No na to nie byłem przygotowany, ale pozdrawiamy bardzo pana Ryszarda i cieszymy się, że tacy ludzie są w środowisku zamojskim, ponieważ tak jak mówiłem na początku, jedno to sportowcy, a drugie to działacze, którzy ten sport organizują. Oni często po godzinach, często kosztem życia rodzinnego dbają o to wszystko, żeby sportowcy mogli się rozwijać. Teraz przed nami kolejna kategoria, sportowy ambasador roku 2023. Zapraszamy Sławomira Tura, wiceprezesa Padwy Zamość. Pani Agnieszka Klimek, komora hiperbaryczna. Zapraszamy, szanowni państwo. Oczywiście pana Sławomira nie trzeba przedstawiać, ale na pewno wszyscy wiedzą, że jest utytułowanym zawodnikiem Padwy Zamość i to dzięki niemu Padwa otrzymała nowe życie. Od wielu lat angażuje się w to, co teraz obserwujemy i dzięki jego pracy Padwa jest promowana razem z miastem Zamość w całej Polsce. Brawa. Jak wrażenia po tym plebiscycie, wyróżnienie dla prezesa, jak prezes się z tym czuje? No fajnie, było to dla mnie duże zaskoczenie, bo naprawdę o tym nie wiedziałem. Jest to na pewno zaskoczenie bardzo miłe, jakieś wyróżnienie za te lata, za ten czas pracy w ostatnim czasie, ale też i tak to odbieram i za to, co wcześniej udało nam się zrobić, bo zawsze podkreślam, że nigdy sportu nie da się zrobić drużyny samemu, trzeba mieć współpracowników, dobrych współpracowników i myślę, że poszliśmy do jakiegoś poziomu i to jest fajne, że ktoś to docenił. Trenerzy nominowani w 13. plebiscycie telewizji kablowej Zamość Wideokadr za rok 2023. Andrzej Gaweł, trener sekcji podnoszenia ciężarów. Andrzej Gdański, trener zawodników z sekcji lekkiej atletyki. Artur Serafin, trener karate tradycyjne. Przemysław Maziarczuk, trener boksu. Dariusz Borowiec, trener bocci. Zbigniew Markuszewski, trener piłki ręcznej. Piotr Kostrubiec, trener tenisa stołowego. Puchar w imieniu senatora Jerzego Chruścikowskiego wręczy pani Joanna Jabłońska, dyrektor biura. Nagrody Janusz Kawałko, wykładowca Akademii Wincentego Pola w Lublinie oraz dziennikarz sportowy i pan Hubert Borowski z firmy sprzątającej Bo Wymiatam. Oczywiście są jeszcze nagrody z Leclerca w Zamościu.
Drugie miejsce. Andrzej Gdański, trener lekkiej atletyki Agrosu Zamość. To oczywiście żona pana Andrzeja. Dokładnie, dokładnie tak. Gratulujemy. A puchar wręczy Henryk Matej, burmistrz Szczebrzeszyna. Nagrody wręczają Artur Kosłowski, Rekman Moda Męska, Szymon Kasprzak, Van Service i są oczywiście nagrody od zamojskiego Leclerca. A ja proszę państwa o brawa. Nie tylko sportowcy spędzają czas poza domem, trenerzy także i trenerzy chyba nawet częściej nie bywają w domu niż sportowcy. Takie jest życie trenerów. My gratulujemy panu trenerowi Andrzejowi Gdańskiemu i życzymy kolejnych sukcesów. Panowie po dżentelmeńsku pomagają. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy, prosimy pozdrowić pana trenera. A pierwsze miejsce w kategorii najpopularniejszy i najlepszy trener zajął Piotr Kostrubiec, trener Trefl Akademii Zamojskiej. Zapraszamy panie trenerze. Puchar wręczy dr Ryszard Pankiewicz, prorektor Akademii Zamojskiej, a nagrody dr okulistyki Przychodnia Sokoli Wzrok, pan Stanisław Misztal, Karol Szałacha, KSM Instalacje Budowa Sieci i dyrektor Mateusz Ferenc, dyrektor zamojskiego OSIR-u. Są oczywiście nagrody od Leclerca w Zamościu. To szanowni panowie, prosimy o nagrody, a państwa prosimy o brawa. To jeszcze wspólne zdjęcie. Proszę tylko nie zapominać o uśmiechu. Jak wrażenia o tym 13. plebiscycie? No powiem szczerze, że jestem ogromnie zaskoczony. Jest to oczywiście mój sukces jako Piotra Kostrubca, ale to jest sukces tenisa stołowego w Zamościu. Byłem kilkukrotnie już piąty. No w tym roku kapituła zdecydowała w tym 13. plebiscycie, że jesteśmy na pierwszym miejscu, bo oceniam, że to nie jest mój sukces, to jest sukces całego klubu, wszystkich działaczy, oczywiście drużyny i wszystkich ludzi związanych, którzy przez tyle lat starają się krok po kroczku rozwijać klub i myślę, że doszliśmy do tego momentu, gdzie no, jesteśmy w elicie tenisa stołowego. Myślę, że w tym roku, po dzisiejszym jeszcze spotkaniu, które się zakończyło naszym sukcesem w Lęborku, przed 15 minutami zresztą, jesteśmy wciąż w walce o medale. Jesteśmy blisko playoffów. Zdecyduje mecz pojutrze w niedzielę z Oksynetem Jarosław. Mecz bardzo trudny dla nas, dlatego że drużyna gości po porażce z nami u siebie, naprawdę bardzo silny skład już wiem, że przywiezie, z 12 rakietą świata Runo Quadri i bardzo dobrym Japończykiem Kizukuri, dlatego no, będzie bardzo ciężko, ale będziemy walczyli. Zawodnicy nominowani w 13. plebiscycie telewizji kablowej Zamość Wideokadr za rok 2023. Dominik Kopeć, lekkoatletyka, specjalizujący się w biegach sprinterskich, półfinalista Mistrzostw Świata Seniorów na 100 metrów. Czwarte miejsce w halowych Mistrzostwach Europy, Stambuł. Czwarte miejsce w Igrzyskach Europejskich. Pierwsze miejsce Mistrzostw Polski Seniorów na 100 metrów. Monika Romaszko, lekka atletyka. Drugie miejsce Igrzysk Europejskich 4x100. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Pierwsze miejsce 100 metrów i drugie miejsce na 200 metrów. Aleksandra Śmiech. Uczestniczka Mistrzostw Świata Seniorów. Budapeszt 2023. Trzecie miejsce Mistrzostw Polski Seniorów w rzucie młotem. Jakub Lewoszewski. Lekkoatletyka. Specjalizujący się w rzucie dyskiem. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w rzucie dyskiem. Emilia Rechul, zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów.
drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów. Klaudia Luterek, zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów. Kacper Magielnicki, zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów. Maksymilian Dorn, zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów. Drugie miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Kacper Popielewski, zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów. Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów U20 w podnoszeniu ciężarów. Karol Maksymowicz, zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów. Pierwsze miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U23 w podnoszeniu ciężarów. Weronika Ostrówka, zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów. Pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów. Emilia Drozda, zawodniczka sekcji podnoszenia ciężarów. Trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów U20 w podnoszeniu ciężarów. Wojciech Kukieła, mistrz Polski Seniorów Frame Running, Szczecin 2024, na dystansach 100, 200, 400 metrów. Mistrz Polski Juniorów Frame Running, Kozienice 100, 200 metrów. Drugie miejsce Puchar Polski Bocci Drużynowo, Zamość 2024. Robert Skwaryło, wicemistrz Polski Boccia w klasie BC1, Wągrowiec 2024. Mistrz województwa lubelskiego Boccia BC1. Boks. Jessica Czopek, brązowa medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, reprezentantka Polski, stoczyła 28 walk, z czego wygrała 23. Violeta Szerafin, jedna z najbardziej utytułowanych i ambitnych wychowanek Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Posiada stopień mistrzowski 1 dan w karate tradycyjnym. Marek Nieścior, Kamaro Zamość. Uczestnik najbardziej prestiżowych i najmocniej obsadzonych turniejów koszykówki na terenie Polski i za granicą. Wieloletni reprezentant drużyny UKS 3 LO Zamość. Matylda Bień. Otrzymała powołanie do składu kadry narodowej Kyokushin na 36. Wagowe Mistrzostwa Europy 2023 Wrocław i na Mistrzostwa Europy Open w Budapeszcie. Mistrzostwa Świata w kategorii Open Tokio 2023. Matylda Bień po zaciętej walce uległa reprezentantce gospodarzy, przegrywając przez niejednogłośną decyzję sędziów. Martyna Nowosad. Martyna stawała na podium 15 razy, z czego 11 na najwyższym. Otrzymała powołanie do składu kadry narodowej Kyokushin na 36. Wagowe Mistrzostwa Europy 2023 Wrocław i na Mistrzostwa Europy Open w Budapeszcie. Łukasz Szymański, piłkarz ręczny Padwy Zamość, prawoskrzydłowy. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w drużynie, profesjonalista na boisku i poza nim. Najlepszy strzelec Padwy w pierwszej rundzie sezonu 2023-2024. Jan Zandecki, student pierwszego roku na kierunku turystyka i rekreacja w Akademii Zamojskiej. Złoty medal na akademickich Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym 4-7 lipca 2023. Ołomuniec, Czechy. To przechodzimy do kolejnego miejsca. Miejsce dziewiąte. Marek Nieścior. Marek Nieścior. Przepraszam. Zapraszam. A puchar wręcza Ryszard Borowski, wójt gminy Mionczyn. Nagrody Artur Kozłowski, moda męska Rekman, Agnieszka Klimek, komora hiperbaryczna i Mateusz Ferenc, dyrektor zamojskiego Osiru. Są też nagrody od zamojskiego Leclerca. Prosimy o brawa.
Dziękujemy serdecznie, gratulujemy. Miejsce ósme. Matylda Bień, puchar wręcza Marcin Kulik, dyrektor Zamojskiego WORD-u oraz Jacek Szuwara, usługi transportowe. I w imieniu Sławomira Zawiślaka, posła na Sejm Rzeczypospolitej, pan Franciszek Josik, radny miejski Zamościa. Brawa! Matyldy. To prosimy o brawa. Prosimy podziękować. I prosimy przekazać Matyldzie najserdeczniejsze gratulacje. Miejsce siódme. Łukasz Szymański, puchar w zastępstwie ZDI, wręczy Marek Madej, a nagrody Artur Kozłowski, Rekman Moda Męska, Joanna Adamowicz, Pizzeria Il Tempo. Oczywiście są nagrody z Zamojskiego Leclerca. Brawa! Miejsce szóste. Jessica Czopek, puchar wręcza Wojciech Adamczyk, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, a nagrody w imieniu ZDI Marek Madej, Numet Onkologia Zamojska, w zastępstwie również pan Marek Madej wręczy nagrodę, no i dyrektor Zamojskiego OSIR-u Mateusz Ferenc. Zapraszamy, Jessica, brawa dla ciebie. Trenuję od 12 roku życia. I pani największe osiągnięcie? Brązowa Mistrzostwa Polski. Zajęłam 3. miejsce. Została dzisiaj pani wyróżniona. Proszę powiedzieć kilka słów na ten temat. Jestem bardzo ucieszona z tego powodu, że w ogóle zostałam tutaj zaproszona, bo to też dzięki mojemu trenerowi oczywiście, w to, że wkłada we mnie bardzo dużo pracy i dużo treningów też jest. I pani powie, bo boks to taki bardziej męski sport. No tak, każdy właśnie mówi, że to nie dla dziewczyny, bo szkoda buzi i tak dalej, a to jest nieprawda, to zależy kto co lubi robić, taka jest prawda. I dla kobiety to też może być sport, to jest pasja, na przykład dla mnie to jest pasja, to jest... Jak się ta pasja zaczęła? Zaczęła się... Jak byłam mała, byłem dzieckiem, poszłam z tatą pierwszy raz na siłownię. I on pokazał mi kilka kroków, uczył mnie, prawda, bić lewy, prawy. I później zabrał mnie właśnie do trenera Przemka. I tak się zaczęła moja przygoda, poszłam na trening, spodobało mi się i tak właśnie zostałam do tej pory. A jakie są pani plany na najbliższą przyszłość? Najbliższą przyszłość chciałabym kiedyś zostać tam zawodową bokserką, prawda? No i wiąże z tym boksem przyszłość swoją, tak na już całość. To przechodzimy do miejsca piątego. Aleksandra Śmiech, puchar wręczy dr Stanisław Misztal, a nagrody Tadeusz Lizut, współwłaściciel Ultra Group, Władysław Kasprzak, właściciel Van Taxi. No oczywiście są nagrody od Zamojskiego Leclerca. Zapraszamy. Puchar wręcza dr Stanisław Misztal, a nagrody Tadeusz Lizut, współwłaściciel Ultra Group, Władysław Kasprzak, właściciel Van Taxi. I oczywiście nagrodę od Leclerca. Zapraszamy. Przepraszam najmocniej, ale rozumiem, że nie powtarzamy pierwszej części imprezy.
I dochodzimy do miejsca numer 4. Jakub Lewoszewski, puchar wręcza, Krzysztof Gałaszkiewicz, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. A nagrody Artur Kozłowski, moda męska Rekman, Tomasz Fijak, właściciel Intermarché Zamość. No i oczywiście są nagrody z Leclerca w Zamościu. W imieniu Jakuba pan prezes odbierze nagrodę. I przechodzimy do trzeciego miejsca. Emilia Rechul, puchar wręcza, Stanisław Grześko, starosta zamojski, a nagrody Łukasz Zięba z LHS-u, Katarzyna Borowska z Oso by Kate i są nagrody z zamojskiego Leclerca. I dzisiaj została pani wyróżniona podczas plebiscytu telewizji kablowej Zamość. Kilka słów na ten temat. Co pani czuje? Zaskoczenie, bo w tamtym roku też miałam przyjemność brać udział w plebiscycie. Byłam troszeczkę dalej, szósta, jak dobrze pamiętam, może siódma. Więc już przy piątym miejscu się zastanawiałam, czy na pewno zostanę wyróżniona w tym roku. Udało się trzecie miejsce, także jestem bardzo szczęśliwa i bardzo wdzięczna. Chciałabym podziękować na pewno organizatorom, trenerowi, klubowi, sponsorowi mojemu Eko Harpun. To naprawdę dużo pomaga i jestem bardzo wdzięczna za to. Podnoszenie ciężarów to taki męski sport troszkę. O to mi się wydaje, że tak ludzie myślą, ale ostatnimi latami wydaje mi się, że nawet więcej kobiet startuje w zawodach podnoszenia ciężarów, więc to się tak trochę utarło, że i męski, i trzeba trochę mieć więcej masy, bo tak ludzie sobie kojarzą właśnie ten sport, no ale... I charyzmy. Na pewno, to chyba w każdym sporcie trzeba mieć trochę tej charyzmy, trochę. Jak się pani przygoda zaczęła z tym sportem? To już było 2017 rok. Chodziłam na siłownię tak, żeby po prostu chodzić, żeby coś ze sobą zrobić, żeby zająć sobie czas, bo wtedy chodziłam do szkoły, do liceum. I zauważył mnie, w Tomaszowie Lubelskim trenowałam, w fabryce, pozdrawiam. Zauważył mnie zawodnik, który już sporo lat trenował w Agros Zamość i zapytał się mnie, czy bym nie chciała spróbować. Ja nie znałam jeszcze tego sportu, w takiej trochę bańce żyłam. Chciałam startować w kulturystyce, bo szukałam właśnie takiego celu. Ale całe szczęście trafiłam na tego zawodnika i zaciągnął mnie. Polubiłam to, pokochałam i tak już piąty, szósty rok nawet leci. Jakie są pani plany na najbliższą przyszłość? Na najbliższą to Mistrzostwa Polski seniorów w czerwcu, także już przygotowania idą pełną parą. Mam nadzieję, że jak od kilku lat, tym razem też uda się zdobyć miejsce na podium. Tak, bierzemy udział w szczególnym wydarzeniu. Po raz 13 wybieraliśmy najlepszego sportowca Zamościa. Miasto Zamość oczywiście przykłada dużą wagę do sportu, tego sportu wyczynowego, ale też sportu uczniowskiego. Co roku z budżetu miasta przeznaczana jest pokaźna suma na wsparcie dla klubów sportowych. W tym roku było to 1,5 miliona złotych, które zostało podzielone na około 30 klubów, które zgłosiło się w konkursie. A oprócz tego staramy się wspierać również doraźnie. Jeśli kluby wybierają się na zawody i generuje to koszty, albo jest potrzeba uzupełnienia, czy to strojów, czy sprzętu, staramy się pomagać w miarę możliwości. Staramy się również docierać do klubów, przekazywać im informacje o programach ponadlokalnych i wspierać ich w aplikacjach choćby w zakresie Klubu Plus, czy innych programów realizowanych czy to przez ministerstwo, czy też na szczeblu wojewódzkim. A co pan myśli o tego typu plebiscytach? Czy one dopingują sportowców?
Myślę, że tak. Ja mam w ogóle takie spostrzeżenie, że plebiscyty dla sportowców są podwójnie istotne, bo sportowcy są przyzwyczajeni do współzawodnictwa, więc jeśli rozmawiamy o wyborach najlepszego sportowca, to z pewnością u sportowców jest troszeczkę mniejszy stres niż na przykład choćby w innych zawodach czy u ludzi kultury. Więc tutaj ta rywalizacja jest wpisana w sport, a przy okazji no jest formą wyróżnienia, formą, która na pewno może stymulować do dalszej pracy, do dalszego wysiłku i podnoszenia własnych umiejętności, w konsekwencji poprawiania wyniku sportowego. Chciałbym powiedzieć, powoli zbliżamy się do miejsc drugiego i pierwszego, ale w przypadku tej zawodniczki to nie jest powoli. Monika Romaszko, puchar wręczy w imieniu prezydenta Andrzeja Wnuka, Łukasz Gajdecki, dyrektor Wydziału Sportu i Kultury, a nagrodę Henryk Matej, burmistrz Strzebrzeszyna, oraz w imieniu posła na Sejm Sławomira Zawiślaka, Franciszek Josik, radny miejski. I zawodnik, który zajął pierwsze miejsce, Dominik Kopeć. A tutaj puchar wręczy Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego. W jego imieniu wręczy nagrodę radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, pan Krzysztof Gałaszkiewicz. Prosimy tak wśród pana Stanisława Grześko, starostę Zamojskiego, Klaudię Bratkowską, Safarizo, Magdalenę Będziejewską z hotelu Zamojskiego. Oczywiście są nagrody od Zamojskiego Leclerca. I prosimy o brawa. Tak, panie prezesie, też pana wyglądam, bo już tak trzy razy pan wchodził i tak, no tak głupio, no. Dobry wieczór państwu. No cóż, nie ma dobrego terminu na podsumowanie, na takiego współzawodnictwa, na plebiscyty, bo każdemu coś tam wypada, akurat tym osobom, za których ja tutaj odbierałem, ale nie tylko, bo i małżonka trenera odbierała przede mną, więc oni są gdzieś tam na obozach, bądź krajowych, zagranicznych. Dominik Kopeć w Spale z trenerem Andrzejem Gdańskim. Trochę po kontuzji, trochę pozrywany, ale myślę, że jeszcze jest czas, żeby się przygotować do startów głównych. A mamy rok olimpijski, więc myślę, że do tych startów olimpijskich da radę wrócić. Monika Romaszko, no cóż, możemy jej tylko zazdrościć. Jest na Teneryfie, więc tam sobie odpoczywa. Ktoś by pomyślał, niestety nie odpoczywa, ciężko pracuje w dobrych warunkach klimatycznych tylko. Ja bardzo dziękuję Kapitule za to, że no wybrała tych moich sportowców do tej dziesiątki, że oni tak w górnej półce się znaleźli. Dziękuję bardzo. Ale chciałbym tak wyraźnie i najbardziej serdecznie podziękować Markowi Madejowi. Proszę państwa, 13 plebiscyt, że tobie się tak jeszcze chce, no, ale cieszę się, że ci się chce i oby ci się chciało jak najwięcej, jak najdłużej, bo ten plebiscyt to jest jedyny moment, kiedy my wszyscy, niezależnie od dyscypliny sportu, jaką uprawiamy, mamy okazję się spotkać, poznać, przecież nie wszyscy znają wszystkich, panowie piłkarze ręczni gdzieś tam na parkiecie, kibice wysoko w górze, lekkoatleci najczęściej w telewizorze, bo przecież nie mamy gdzie startować tutaj, a nawet gdyby było, to też nie wszyscy chcą trafić, ale z grubsza znamy tych lekkoatletów, znamy tych ciężarowców, znamy piłkarzy ręcznych, bokserów, karateków i tak dalej. Znamy ich właśnie dlatego, że Marek Madej
rok rocznie, ja już pomijam ten okres pandemiczny, organizuję taki plebiscyt, spotykamy się i obyśmy się spotykali jak najdłużej. Dziękuję, Marku. Dziękuję Państwu również, dziękuję fundatorom nagród. Proszę bardzo, panie rektorze, już widzę, że się pan martwi. Ja na pewno dłużej nie będę już mówił. To jest ten ciąg na bramkę. Oby naszym Zestoniom go nie zabrakło. Dziękujemy serdecznie i gratulujemy jeszcze raz wszystkim docenionym. Jak mówiłem na początku, sport to jest ta zabawa, która jest dla kibiców, ale odbywa się przy dużym udziale sponsorów. Zatem zobaczmy jeszcze raz, dzięki komu dzisiaj możemy się spotykać. Jeszcze na koniec trochę kina, zatem gasimy światło. Patronat nad imprezą objęli marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. Partnerem wydarzenia jest województwo lubelskie. Lubelskie, smakuj życie. Z dumą wspieramy sport. Sponsorzy 13. plebiscytu telewizji kablowej Zamość Wideokadr. Starostwo powiatowe w Zamościu. Miasto Szczebrzeszyn. Totalizator sportowy. Leclerc Zamość. Intermarché Zamość. Firma Grant, LHS, KMS Energia Karol Szałacha, usługi transportowe Jacek Szuwara, pizzeria Il Tempo, Szkoła Języków Obcych Bakalarus, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, Motopartner Spółka Jawna, Numed Zamość, Akademia Zamojska, ZDI Zamość, Rekman, Salon Mody Męskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Van Taxi, Van Service, Safari Zoo, Verona Cafe, Ultra Group, Bo Wymiatamy, firma sprzątająca Hubert Borowski oraz So-So by Kate, Katarzyna Borowska, Gappa Polska, dystrybutor odzieży sportowej, tlenoterapia hiperbaryczna Agnieszka Klimek, Hotel Zamojski, Akademia Wincentego Pola w Lublinie. Prezesie, 13 plebiscyt, no i co? I worek nagród dla zawodników Agrosu Zamość. Jak to się robi? 13, a nie PHO-wy, prawda? No, jak się robi, to przecież nie ja robię. Kapituła tak wybrała. Ja się cieszę i chciałbym podziękować Kapitule, bo tam, gdzie jest plebiscyt z Kapituło, to ja mam taką pewność, że to jest takie obiektywne. I ja z tym nie polemizuję, nawet jeśli się mogę chwilowo nie zgadzać. Co do innych plebiscytów mam różne opinie, ale ten plebiscyt akurat, no to jest naprawdę bardzo obiektywny i to, że jesteśmy w tej dziesiątce tak licznie, no to tylko należy się cieszyć i ja się bardzo z tego cieszę. To są zawodnicy, którzy naprawdę zasługują na to, żeby w tym plebiscycie się znaleźć i na czołowych miejscach, bo któż chce polemizować z tym, że Dominik Kopeć nie jest od lat najszybszym Polakiem, czy Monika Romaszko to nie jest jakaś taka wielka nadzieja sprintu polskiego, czy Ola Śmiech, która tutaj zajęła gdzieś tam dalsze miejsce, ale tym rzuciem młotem ma bardzo wysoki ranking i praktycznie jak dobrze pójdzie, to ma tą kwalifikację olimpijską, a jeszcze są już inni młodzi, zdolni, utalentowani i oni zasługują na to, żeby na tych miejscach czołowych plebiscytach różnego rodzaju, szczególnie tutaj na ziemi zamojskiej, w Zamościu, żeby się tutaj znaleźć. Ja gratuluję wszystkim wyróżnionym, a szczególnie tym swoim, no bo są mi najbliżsi przecież. Tylko jakbyś podsumował 13 plebiscyt. Ja myślę, że ten 13 plebiscyt w sumie, można powiedzieć, udał się, prawda, bo i dopisali zawodnicy i sportowcy, co prawda kilku nie było tych najważniejszych, dlatego że byli po prostu są na obozach, więc oni nie dojechali, ale trenerzy, prezesi ich zastąpili, więc nagrody odebrali. No i mamy się czym poszczycić tutaj w Zamościu, prawda, no bo mamy wybitnych zawodników, takich jak Dominik Kopeć, prawda, czy wielu, wielu innych, którzy byli w pierwszej dziesiątce i tak samo trenerzy, którzy no angażują wszystkie siły swoje, prawda, po to, żeby ci zawodnicy mogli nas godnie reprezentować na terenie Polski, ale też i Europy i świata. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować sponsorom, partnerom naszym. Większość z Państwa jest z nami od początku i w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować i mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu zobaczymy się w tym gronie.